Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj opowiem, ile kosztuje ułożenie paneli oraz co ma wpływ na tą cenę. No więc tak, pierwszym takim ważnym czynnikiem to jest oczywiście rodzaj paneli. Panele podłogowe dzielimy na trzy różne rodzaje, a mianowicie na panele laminowane, winylowe oraz drewniane. No i tutaj może niektórych zaskoczę, ale jeśli chodzi o mnie, to nie ma to większego znaczenia, jaki rodzaj paneli będę układał. Według mnie te wszystkie rodzaje paneli mają podobny czas obróbki, także tutaj za bardzo z ceną nie kombinuję. Drugi czynnik, który mnie interesuje przy układaniu paneli, jest oczywiście ich rozmiar. Według mnie najbardziej powszechny rozmiar jest to 1285x192. No i teraz tak, jeśli mam do użycia panele o mniejszych rozmiarach, no to oczywiście cena pójdzie do góry. No z prostego względu, że po prostu mniejsze panele układa się dłużej. Trzeba poświęcić więcej czasu, aby ułożyć metr kwadratowy. No a jeśli do ułożenia są większe panele, to nie ma to większego wpływu na cenę. No dlatego, że mam swoją minimalną cenę założenia paneli, no i poniżej jej nie schodzę. No powiem jeszcze tylko taką ciekawostkę, że raz w życiu przytrafiło mi się układać nawet panele kwadratowe. Trzeci czynnik, chyba dla mnie najważniejszy, który może sporo namieszać cenie, to jest sposób układania paneli. Możemy to zrobić na zasadzie podłogi pływającej, no i ten sposób jest łatwy i szybki w montażu i co za tym idzie, jest tani. No a jeśli chodzi o panele winylowe oraz drewniane, to możemy je również przykleić do podłoża. No i taki montaż jest o wiele bardziej czasochłonny, o wiele bardziej skomplikowany, no i co za tym idzie, jest o wiele droższy. A ostatni czynnik, na który zwracam uwagę, to przesunięcie poszczególnych rzędów względem siebie. Podłogę można ułożyć tak zwanym systemem gospodarczym, czyli docinka, która nam zostaje z pierwszego rzędu, przechodzi na początek drugiego. Układając w ten sposób panele, to nie mamy praktycznie żadnych odpadów. No i jest to najtańsza opcja, jeśli chodzi o robociznę, bo mamy bardzo mało docinek. Kolejny wariant przy układaniu paneli, jaki ja wyróżniam, jest to przesunięcie poszczególnych rzędów o określoną długość. No i tutaj zazwyczaj jest to przesunięcie o 1/3 panela. No ale zdarza się, że przesuwam o 1/2 panela, czy też o 1/5, no to wszystko zależy od preferencji klienta. To o ile przesuwam panel, nie ma jakiegoś większego znaczenia, no ale jest to droższy sposób niż ułożenie w systemie gospodarczym. A jeśli chcesz poznać cenę ułożenia paneli, to zapraszam Cię do odwiedzenia opisu, tam dokładnie wszystko mam napisane. No i ostatni sposób, który ja wyróżniam, jest ułożenie paneli wiodełkę. Jest to najdroższa opcja, no z tego względu, że jest naprawdę bardzo dużo docinek, no na które trzeba poświęcić naprawdę sporo czasu. No i sposób układania jest również bardziej czasochłonny. Okej, powiedziałem, co ma wpływ na cenę, ale teraz jeszcze chciałbym w tym odcinku powiedzieć, co nie wlicza się w cenę układania paneli. A mianowicie chodzi mi o montaż listew, bo niestety bardzo często spotykam się ze stwierdzeniem, że w montaż układania paneli powinien być liczony montaż listew. No u mnie niestety tak nie jest. No możecie mi nie wierzyć, no ale raz miałem taką sytuację, że po ułożeniu paneli klient chciał na mnie wręcz wymusić darmowe ułożenie listew. Według niego to miało być ujęte w cenie, bo ja nic nie powiedziałem, że za listwy będę liczył osobno. Mówię o tym tylko tak dla świadomości. Zarówno klientów, jak i wykonawców. Okej, dzięki za oglądanie, w tym odcinku to już wszystko i do następnego, cześć!